Witam moi drodzy bardzo serdecznie, Sunline Tarot, tarocistka Fortuna. Dzisiaj przychodzę z tygodniówkami, tak jak wiecie troszeczkę późno, od 8 do 14 stycznia. Zaczynamy od znaków wodnych, raka, skorpiona, rybek. Dobrze, zaczynamy od raka, tarot, a później Lenormand. Zobaczymy co dla raka na ten tydzień, 8-14 stycznia. Dobrze, kochani, tak, zaczynamy. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo i jaki to tydzień będzie ważny. Na pewno dużo osób koło Was w tym tygodniu. Szczególnie poniedziałek jest tutaj bardzo dobrym dniem, zwycięstwo nad waszym życiem, losem, sprawami. Kupujecie sobie w poniedziałek coś dla siebie, dla swojego domu, cieszycie się z tego, co macie i to jest wielkie szczęście. Oczywiście we wtorek też tutaj jest taka energia kielichów, oczywiście tutaj były monety, ale może nie też, ale nie źle, bo troszeczkę się możecie ponudzić jedynie co, ale energia bardzo spokojna, stabilna. Trzeba dostrzec tylko jakąś możliwość, która się tutaj Wam nadarzy, bo jest taka szansa. Także we wtorek miejcie oczy otwarte na możliwości nowe. W środę as mieczy, nowe początki, możliwe, że w karierze, możliwa rozmowa, podpisanie dokumentu, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie jakichś ważnych dokumentów, rozmów. Także dzień na pewno ważny. W czwartek wyjazd, podróż, coś służbowego może być albo też związanego z rodziną, bo tu karty tak pokazują. Bardzo dobry czas na to, aby zacząć jakieś poszukiwania czegoś gdzieś dalej dla Was. Może to być, tak jak mówię, związane z pracą zawodową, związane z domem. W piątek są odwiedziny, tutaj paść kielichów, odwiedziny bądź też zaproszenie dopiero dla Was, kochani, od rodziny, od kogoś młodszego. Tu oczywiście takie niespodzianki, prezenciki, fajne rzeczy w piątek na Was czekają. W sobotę również jest stabilnie, choć trochę w blokadzie, będziecie chcieli może zostać w domu, oszczędzić na swoich finansach, zrobić coś dla domu, dla siebie. Nie widzicie tutaj siebie jako osoby spontaniczne, tylko działacie tak bardzo rutynowo, wszystko zaplanowane i niedziela jest odskocznią, bo znów jest powrót albo przyjaciela, albo przyjaciółki, kogoś z przyszłości. Ktoś Was może odwiedzić i bardzo sympatyczna rozmowa. Wy też możecie się gdzieś wybierać, też spotkać kogoś przez przypadek w niedzielę, znajomego. Miłe niespodzianki, sympatyczne rozmowy. Ogólnie tydzień, bardzo dużo kielichów, tutaj zdominuje przeszłość i emocje w tym tygodniu. Zdrowotnie ja bym powiedziała, że jest dobrze, układ oddechowy, może być trochę kaszlu. U niektórych sprawy alergiczne mogą się odezwać albo z układem pokarmowym, czy to alergia pokarmowa, czy też, moi drodzy, zatrucie. Trzeba uważać na to, co się je w pośpiechu gdzieś na przykład. I też należałoby troszeczkę ruszyć, rozruszać kości, bo jest stagnacja, może być bolący kręgosłup. No dobrze, i tutaj jest wiadomość dla raka w tym tygodniu. Miłosna wiadomość, może to być list albo zaproszenie gdzieś, kochani, na zewnątrz. Także randka bądź spotkanie z przyszłością. No dobrze, ze swoim partnerem, partnerką, mężem, żoną też może być gdzieś jakieś wyjście. Super horoskop, super tydzień dla raka. I teraz przechodzimy do skorpionka, skorpionek. Co Wy tutaj macie, kochane moje skorpiony? Dobrze. Skorpion. O, proszę bardzo, trójeczka. Zaczynamy radością taką. Ten tydzień.
jakaś się tutaj szykuje impreza z poniedziałku, radość, spotkania z przeszłością, świętowanie. Jest dużo naprawdę tutaj takich chwil ciepłych, przyjemnych. Świętujecie pewne sprawy, świętujecie jakiś sukces, który wydarzył się, szczęśliwy powrót, bądź też jakieś sprawy związane, moi drodzy, tutaj z przeszłością, ze znajomymi. Imprezka jednym słowem dla wielu. A jak nie, to takie świętowanie, może troszeczkę cichsze, ale zawsze cieszycie się z sukcesu. Jesteście szczęśliwi. We wtorek trochę przeczekanie, mogą być bóle pleców, ale dacie radę. Tutaj w uśpieniu trochę działacie, tak, no, oczekujecie na coś, ale pamiętajcie, nie podejmujcie zbytnio żadnych decyzji. W środę bardzo emocjonalny dzień, tu jest królowa kielichów. W środę bardzo dużo emocji, od pozytywnych do negatywnych. Możecie nawet się pośmiać w jednej minucie, a w drugiej minucie troszeczkę możecie popłakać. Ale nie, tutaj jest ogólnie, moi drodzy, takie troszkę wspominanie przeszłości. Troszkę czegoś możecie żałować, szczególnie w czwartek. Uważajcie na bóle głowy. Tutaj jest żałowanie troszeczkę przeszłości. Brakuje wam kogoś, chcielibyście porozmawiać, jakaś tęsknota. No, taki czwartek się pokazuje. Ale w piątek już wrócicie do formy. Jest karta mocy, będziecie tutaj działać, na pewno będzie dobrze. Możecie komuś pomagać, nawet dzieciom czy zwierzętom. No, tutaj jest fajnie. W sobotę również ta dwójka monet, kochani, mówi o takim wahaniu, co robimy, czy idziemy gdzieś, kupujemy coś, czy wydajemy pieniądze, czy nie. Też może być jakaś oferta dodatkowej pracy w sobotę. I w niedzielę trójka monet, będzie pracowita niedziela, będziecie działać na polu domowym, możecie pracę wziąć do domu również. Dobra współpraca, ale pracowita niedziela. Także działania dużo. Tutaj bóle głowy się pokazują, bóle pleców, też uważajcie na pęcherz moczowy w tym tygodniu, drogie skorpiony. Ale dobry tydzień ogólnie. Zobaczmy Lenormand, co podsumuje. Bardzo dobra jakaś współpraca, miłość się pokazuje, tylko też, moi drodzy, nie wierzcie we wszystko, co wam mówią, bo troszkę może być tutaj plotek w waszym związku. Ktoś może być fałszywy i roznosić jakieś plotki, że wam się za dobrze powodzi, że macie miłość i tak dalej. Ktoś może knuć za waszymi plecami. No dobrze, to tylko tyle dla skorpionów i przechodzimy do rybek. Co u ryb? Od 8, przepraszam, do 14. No widzicie, jestem rozkojarzona. Od 8 do 14 stycznia. Co dla was, kochane rybki? Już działamy. Poniedziałek, karta sprawiedliwości. Dużo będzie się działo. Może być sprawa sądowa, może być lekarz czy jakieś egzaminy na uczelni na przykład. Także ryby zaczynają ten czas, ten poniedziałek bardzo tak intensywnie. We wtorek król monet. Dobra poprawa finansów, są pieniądze dla was. Król monet, mężczyzna pomocny, także super. Będziecie na pewno mieć, moi drodzy, tutaj zastrzyk finansowy, oferowaną pomoc. W środę dobra przyjaźń, współpraca w pracy, miłość również. Może ktoś do was powrócić z przeszłości. Środa bądź czwartek. Cokolwiek byście w środę nie robili, to będzie pojednanie. W czwartek przy księżycu, oczywiście rybki, drogie moje, przy księżycu ktoś powróci, coś się wyjaśni, też uważajcie troszkę na swoje zdrowie, ale pamiętajcie o tym, że zmienne emocje przy księżycu i to jest normalne. W piątek
rycerz buław, wszystko idzie po waszej myśli do przodu, działacie, otrzymacie jakąś wiadomość. Też tutaj mogą być jakieś sprawy służbowe, delegacje, gdzieś będziecie się przemieszczać w piątek. Sobota. Są tutaj takie sprawy przy królowej mieczy, że działacie niezależnie, ale trochę samotnie. Też może być ważna rozmowa z kobietą, która no, powinna już odbyć się może wcześniej. Możliwe, że kobieta was odwiedzi w sobotę. Albo wy się wybierzecie do kobiety na rozmowę. W niedzielę no, jest troszkę oczekiwań co do życia, jest troszkę obaw, może problemy ze snem, na to należy zwrócić uwagę, ale ogólnie tydzień jest, moi drodzy, dosyć ważny, wydarzą się rzeczy, które powinny dawno przyjść, czy to urzędowe, czy to zawodowe, czy też życie studenckie, egzaminy, dla niektórych ważne sprawy. Dobrze, moi drodzy, Lenormand mówi o tym, że macie wybór w tym tygodniu. Jest szczęśliwy los koło was, dużo lojalnych osób, ale poza tym jakaś osoba bądź sprawa, też tak może być, ktoś kłótliwy. Możliwe, że odezwie się do was, bądź będziecie mieli taką wewnętrzną walkę, sprzeczkę sami z sobą, co będzie dla was lepsze, co wybrać. Także tu to wygląda w ten sposób. Ja wam życzę wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia, kochani.